Doradca kilku amerykańskich prezydentów, w tym Johna F. Kennedy'ego, dyplomata i ekonomista Harald Bernard Malmgren, oświadczył w wpisie na portalu X, że na początku lat 60., gdy był zaangażowany w projekt Departamentu Obrony, zdano mu raport na temat technologii nie z tego świata. Podobną zaawansowaną wiedzę na temat UFO, przed tym jak został prezydentem, miał posiadać właśnie JFK. Twierdzenia Malmgrena, te i inne, wywołały ogromne zainteresowanie i ożywiły krążące od lat teorie konspiracyjne związane nie tylko z Disclosure, ale i Kennedym. Znowu pojawiło się pytanie: czy prezydent zginął, bo chciał publicznie ogłosić istnienie obcych? Dlaczego nagle? W 2024 roku szanowany, blisko 90-letni polityk mówi o tak niezwykłych kwestiach. Co z tym wszystkim wspólnego mają przodkowie Jeffa Bezosa i czy Malmgren ukrywa jeszcze jakąś wiedzę na temat kosmitów? O tym w dzisiejszym odcinku UFO History. Ale zanim zaczniemy, to przypominam tradycyjnie o opcjach wsparcia kanału, o adresie kontaktowym, także o audycjach archiwalnych, szczególnie jeżeli jesteście nowymi słuchaczami. A jeżeli chcecie się podzielić komentarzami, wnioskami z innymi członkami społeczności, to zapraszam na naszego Discorda i na naszą grupę na Facebooku. Urodzony w 1935 roku w Bostonie, Harald Malmgren studiował najpierw fizykę, ale ostatecznie został cenionym ekonomistą. Kiedy został wykładowcą Cornell University, został też dostrzeżony przez Departament Obrony i Biały Dom. Na zaproszenie tych dwóch instytucji przeniósł się Malmgren do Waszyngtonu, wszedł w krąg doradców przy Departamencie Obrony, a potem pełnił różne funkcje, m.in. w biurze przedstawiciela handlowego, był też doradcą senatorów. Po śmierci Kennedy'ego znalazł się z kolei w administracji prezydenta Johnsona, a potem kolejno prezydentów Nixona i Forda. Dodatkowo Malmgren doradzał organizacjom międzynarodowym, zajmował się negocjacjami, prowadził działalność publiczną i wykładowczą. I w drugiej połowie sierpnia 2024 roku Malmgren umieścił na portalu X wpis, iż cytuję: Ponad 60 lat temu otrzymałem dostęp do materiałów opatrzonych najwyższą klauzulą tajności, aby przewodniczyć pracą Departamentu Obrony nad obroną antyrakietową i antyatomową. Nieformalny briefing o technologiach z innego świata przedstawił mi wtedy agent CIA Richard Bissell, który sprawował pieczę nad projektami Skyworks z strefą 51 Los Alamos i itd., ale zostałem wtedy zobowiązany do utrzymania tajemnicy. O tym pisze Malmgren. Jego post był niejako związany z publikacją książki Imminent Luisa Elizondo, o której Malmgren wypowiedział się w innym poście. Twierdząc, że ta publikacja przyczyni się do przerwania tamy, milczenia i poskutkuje ujawnieniem jakichś nowych informacji o UFO w przyszłości. Niestety, drodzy Państwo, kiedy ten wpis Malmgrena zaczął trendować, zyskał ogromne zainteresowanie, to autor jakby trochę nabrał wody w usta. A sprawa jest niezwykle interesująca, bo Richard Bissell, o którym Malmgren wspomina, to nie był byle jakim agentem i nie był byle kim. Uznawany jest on za jednego z największych spymasterów w historii CIA. O tym jednak za chwilę. Wróćmy jednak do tego tajemniczego wpisu Malmgrena. Otóż, tak naprawdę ten post z sierpnia był odpowiedzią na post inny sprzed kilku miesięcy z kwietnia 2024 roku. I to jest równie ciekawe, bo Malmgren pisał w nim, że przypomniał sobie spotkanie z dziadkiem jednego. Z najbogatszych ludzi świata, z dziadkiem Jeffa Bezosa. Tym dziadkiem był Lorenz Preston Gize, zmarły w 1995 roku specjalista od napędu rakietowego, który pracował m.in. przy projektach agencji ARPA, która była poprzedniczką agencji DARPA. Malmgren pisze w tym swoim wcześniejszym poście, że spotkał się z Gizem w Los Alamos, gdzie Naukowiec powiedział mu: Ocytuję w swoich rzekomych pracach z zakresu inżynierii wstecznej na obiektach UAP. Miało to mieć miejsce w roku 1963. No chyba terminu UAP to jeszcze wtedy nie używano. Prawdopodobnie oba zdarzenia miały miejsce jakoś po sobie czyli najpierw briefing o UFO przez Bizela, a potem spotkanie z dziadkiem Bezosa, który prawdopodobnie kopiował technologię z latających talerzy. Co wy na to? No dobra, ale w sieci można znaleźć kopię jeszcze jednego tweeta, którego oryginału nie mogę niestety zlokalizować, ale warto go wspomnieć, tak z kronikarskiego obowiązku, może on został skasowany, nie wiem. Ehm, mówi on, że JFK, prezydent Kennedy, zanim jeszcze trafił do Białego Domu, to miał zgromadzić jakąś potężną zasobną wiedzę na temat UFO. W jaki sposób tego już od Malmgrena nie wiemy. Pamiętajmy, że zmarły w tragicznych okolicznościach. Kennedy był wcześniej m.in. senatorem. Malmgren wspomina też w tym swoim poście na X, że prezydenci Johnson i Nixon również mieli zostać poinformowani o pełnym wymiarze problemu UFO. Tamte lata, o których pisze Malmgren, to okres, kiedy oficjalne podejście do UFO się zmieniało. Pamiętajmy, że w roku 1969 zamknięto projekt Blue Book, oświadczając, że UFO nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jak mantrę ten wniosek powtarzali kolejni prezydenci, w tym Barack Obama, za którego prezydentury działał przecież projekt AATIP i jego poprzednik, o czym pisze doskonale, jak wiecie, Elizondo. Wróćmy jednak do Malmgrena, który zwrócił na siebie tą wypowiedzią o UFO mnóstwo uwagi. Wszyscy zaczęli pytać, no dobra, ale to czego się pan dowiedział od Bissela na temat tych nieziemskich technologii? I przede wszystkim ich twórców, no tak? I tutaj Malmgren udzielił, co prawda, kilku szczegółów, ale bardzo, bardzo skąpych. Zaczął się też, jakby wycofywać, tak rakiem, że a, tak mi się palnęło. Po pierwsze, ten były doradca prezydencki wyznał, że tak, on nie ma żadnego związku z Luisem Elizondo i tak dalej, z nikim w ogóle, i żeby nie traktować go jako wiedzy o UFO-ułap z pierwszej ręki. Po drugie, oświadczył, że nigdy nie pracował nad zjawiskiem UFO, nie brał go pod uwagę w swoich projektach i ekspertem od tej tematyki raczej nie jest. Malmgren stoi na stanowisku, że o UFO napisał tylko dlatego, że chciał opowiedzieć historię ze swojego życia. Ciekawe jest również to, że w swojej wypowiedzi Malmgren dodaje, cytuję: Ewentualne potwierdzenia tych słów pojawią się od osób, którzy mieli z tym bezpośrednią styczność, i to w nadchodzących miesiącach. Zabrzmiało tajemniczo. W ogóle ta sprawa nam się robi bardzo zagadkowa. Malmgren nagle się uruchamia i zaczyna mówić. Jego pierwszy post z kwietnia przechodzi bez echa, ale drugi podgrzewa internet. Przede wszystkim, skąd Malmgren wie, że w przyszłości pojawią się ludzie, którzy znowu wniosą coś do tematu UFO? Czy jest to takie czyste przypuszczenie, słowa rzucone na wiatr? Czy jest to wiara w słowa Grasza, Shihana, że tam gdzieś czekają dziesiątki sygnalistów, którzy są gotowi mówić? Czy może jednak Malmgren jest w jakiś sposób wciągnięty w tryby disclosure, choć tego otwarcie nie przyznaje, i przez to, co robi, stara się ośmielić też innych wysokich rangą urzędników. Do podzielenia się wiedzą w zakresie UFO czy istot nieludzkich. No dobrze, ale co on się te 60 lat temu w końcu dowiedział od agenta Bisella? Cytuję: Co napisał Malmgren? To, czego się dowiedziałem, to był taki zarys, lekkie naświetlenie tematu przez Bisella, bo uznał, że potrzebuje uświadomienia w tym zakresie, gdyby temat został kiedyś podjęty na spotkaniach z prezydentem czy z kimś innym. A jeżeli chodzi o złożoną przysięgę, to przysięgałem milczenie jemu, nie stało się to pod literą prawa. To napisał Malmgren. Czyli widzimy takie troszeczkę wycofywanie się, żeby przypadkiem już nikt go o nic nie pytał. Czyli Malmgren napisał, nagadał, ale, ale czego się dowiedział o nieziemskiej technice? No to nam nie powiedział. No nie dziwi takie zachowanie. Pytanie, czy on się nadal czuje zobowiązany tym przyrzeczeniem złożonym agentowi CIA? Bo tutaj przypominam, Richard Bissell nie był zwykłym szeregowym agentem. To jedna z najbardziej znanych postaci tamtego okresu. Po II wojnie światowej Bissell zarządzał w Niemczech wdrażaniem tzw. planu Marszala, a potem przystąpił do CIA, kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych. W roku 1954 Bisel został wyznaczony do kierowania planem zbudowania samolotu U2 i wybrał na miejsce prac nad tą maszyną to, co dziś znamy jako Strefa 51. Od 1959 roku Bisel był dyrektorem do spraw operacji w CIA. Jest zaliczany do grona twórców potęgi tej, tej służby. Zajmował się wtedy tajnymi operacjami. I inicjowaniem przewrotów w tzw. krajach trzeciego świata, pisyl polował na Fidela Castro, był też architektem przedsięwzięcia zwanego jako inwazja w Zatoce Świni. To była całkiem nieudana operacja wspierana przez Amerykanów, kiedy kubańscy imigranci przy pomocy Ameryki mieli wygonić komunistów z Kuby. Potem w skutek upadku klęski tej operacji Bissell został zmuszony, żeby odejść z CIA, ale nadal działał w dziedzinie obronności. Co ciekawe prezydent Kennedy chciał mu nawet powierzyć kierowanie nowym departamentem, który się miał zajmować odkryciami naukowymi. Czy miało to jakiś związek z wiedzą, którą Bissell zgromadził na temat inżynierii wstecznej? Niestety nie wiemy. I chyba się nie dowiemy. Bissell zmarł w roku 1994. Zachowały się jakieś dokumenty, to jest ciekawe, o których pisze historyk CIA Gerald Hain, z których wynika, że gdy Bissell znalazł się u szczytu władzy, zażądał nagle informacji od UFO, od agentów CIA. Było to pod koniec lat 50. Taki raport został dla niego przygotowany. Zatem, czy człowiek który gdzieś tam w latach 60. na początku wprowadził Malmgrena w świat tajemnic nie z tego świata. Wiedział coś nieformalnego, czy to była taka granie do powiedzeń. Ale gdyby to była granie do powiedzeń, to dlaczego Malmgren nie może, nie chce powiedzieć wszystkiego po ponad 60 latach? Czy nie pamięta? Ale Malmgrenowie widać interesują się UFO tak rodzinnie, bo córką Haralda Malmgrena jest Pippa, ekonomistka, przedsiębiorca, swego czasu doradzająca prezydentowi Bushowi Juniorowi. I Pippa Malmgren kilkakrotnie komentowała projekt i problem Disclosure w sierpniu 2023 roku na swoim blogu poruszyła temat UAP-ów, istot nieludzkich itd., Pisała wtedy, że on zdaje się promieniować, oddziaływać na politykę, nawet na geopolitykę, ale to miało miejsce po przesłuchaniu Grasza. Wtedy się jeszcze wiele rzeczy wydawało, że pójdzie inaczej niż poszły. Pipa Malmgren wygłosiła kilka uwag na temat disclosure, tego jak w ogóle sprawa może wpłynąć na całą politykę finansowania tzw. czarnobudżetowych projektów itd. Ale to, co się nam potem stało z disclosure, z tak zwanym kontrolowanym disclosure, z ustawą współopracowaną przez Chucka Shamera, to nam pokazuje jednak, że no, jest jeszcze wiele na tym polu do zrobienia. Jak zwykle mamy dużo pytań i mało odpowiedzi. Co wiedział Richard Bissell i do czego się odnosił, kiedy relacjonował sprawę nieziemskich technologii Malmgrenowi. Czy już na początku lat 60. Amerykanie dysponowali jakimiś postępami na polu inżynierii wstecznej? A na jeżeli nawet dysponowali, to gdzie są te wszystkie wynalazki? Gdzie są te patenty po 60 latach? Przecież musi ta wiedza gdzieś być. I jak widzimy, po takim ruchu, który się trochę zrobił w środowisku ufologicznym po publikacji książki Imminent, no, trochę się zakotłowało. Trochę się zakotłowało, oczywiście wnioski są różne. Osobiście nie uważam, żeby ta publikacja uruchomiła jakąś lawinę czy przerwała tamę, jak mówił Malmgren, ale o UFO zaczęto znowu mówić. Elizondo wraca nam jako gwiazdor, nawet założył sobie swój kanał na YouTubie. Ciekawe, możecie sobie luknąć. W każdym razie no podsumowując, nadal się dzieje wiele. Wyznaczony został też nowy dyrektor biura AARO, został nim fizyk i... Matematyk dr Jon Koslowski, kolejna po lakackim osoba o polsko brzmiącym nazwisku, e, która nam się wdziera na pole badań nad UFO. Koslowski ma się nie tylko angażować we współpracę z wywiadem, aby zminimalizować ryzyko zaskoczenia technologicznego ze strony uap ale ma też rzucić okiem na archiwa i, cytuję, ujawnić z tych archiwaliów tyle, ile się da. Wróćmy jednak do Malmgrena. Co mu przekazano? Dlaczego on się zdecydował odezwać dopiero po 60 latach? Czy tabu i tajemnica wokół UFO są rzeczywiście tak daleko posunięte, że nie ma szans, żeby do opinii publicznej wydostały się jakiekolwiek pewne, potwierdzone, szczegółowe informacje? Malmgren nam dołącza do grupy polityków, urzędników i wojskowych, którzy mówią o UFO na tak zwane poważnie tylko oni najczęściej mówią bardzo mało są oszczędni w szczegółach ale kiedy połączymy sobie punkty, poprowadzimy linię, to zobaczymy, że jednak coś tutaj może być na rzeczy. Oczywiście, gdy się wczytujemy w to, co ma nam do przekazania Malmgren, to przychodzi na myśl koncepcja, taka w sumie teoria spiskowa związana z rewelacjami, które mówią, że, że śmierć JFK wynikała z tego, że chciał on ujawnić jakieś informacje o nieziemskiej technologii czy o istotach nieludzkich. Albo próbował coś, jak to się mówi, zabruździć kompleksowi militarno-przemysłowemu, przed którym przestrzegał w swoim pożegnalnym przemówieniu prezydent Eisenhower. To oczywiście jest jedna z koncepcji, ta związana z UFO i Kennedym, do której trudno mi się jednak jakoś ustosunkować. Nagłośniona została jednak przed laty taka wersja tej teorii, a nagłośnił to William Lester, która mówi, że na krótko przed śmiercią JFK. Skierował do CIA prośbę o zorganizowanie bazy danych na temat niezidentyfikowanych obiektów i też zaznaczył, poprosił, żeby składano mu wszystkie raporty na temat nieznanych obiektów. A 10 dni później po skierowaniu tej prośby na Stoku Prezydenckim w Stanach Zjednoczonych był wakat. Ale czy Kennedy zginął, bo znał prawdę o UFO i próbował z nią coś zrobić? No i to nie jest takie proste. To nie jest prosta, ale to jest teoria bardzo chwytliwa dla internetu. Jest wątek, który oczywiście postaramy się jakoś pociągnąć w innym oddzielnym odcinku. Czekam tu na Wasze komentarze. Piszcie, piszcie co sądzicie o sprawie Malmgrena. Zresztą w komentarzach internautów pod wypowiedziami Malmgrena um, znajdziemy różne też inne wersje tej teorii o tym, co mógł o obcych wiedzieć Kennedy, w tym taką, która mówi, że musiał zniknąć, ponieważ zdecydował się ujawnić istnienie obcych Sowietom, nie opinii publicznej, a Sowietom. Czy chciał w ten sposób zwrócić uwagę JFK na istnienie na planecie jeszcze kogoś poza tym bipolarnym wtedy zimnowojennym ładem, kto może być potencjalnie niebezpieczny? Piszcie, czekam na Wasze komentarze. Tradycyjnie na koniec przypominam o opcjach wsparcia kanału, o możliwości kontaktu. Pamiętajcie o starszych audycjach, szczególnie polecam tą ostatnią dotyczącą książki Louisa Elizondo. Cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO Historii.